jak to w naszym przypadku, postanowiliśmy rzucić wszystko i przeprowadzić się na wieś. Długo szukaliśmy miejsca, które by nas zainteresowało i dało poczucie potencjału, jakiego szukaliśmy. I w końcu udało nam się znaleźć taki dom, budynek drewniany w pełni. No i po zaplanowaniu, jak będziemy go chcieli przygotować dla siebie, jak ocieplić i tak dalej, postanowiliśmy w odpowiedni sposób go zabezpieczyć. Dość długo szukaliśmy odpowiedniego preparatu, który nadałby się do zabezpieczenia drewnianej konstrukcji. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której używamy chemii, agresywnej chemii. Dlatego po dłuższych poszukiwaniach zdecydowaliśmy się na olej lniany. W trakcie procesu olejowania udało nam się też zorganizować prace związane z izolacją podłogi i jej wylaniem, także uzbrojeniem, czego efekty widzicie na zdjęciach i na tej części filmu. I ruszamy dalej z olejowaniem. Tutaj otwór okienny został przerobiony na otwór drzwiowy do drzwi do ogrodu. A tu efekt końcowy. Z kolei otwór, który był pierwotnie otworem drzwiowym, postanowiliśmy przerobić na otwór okienny. W tym celu musieliśmy uzupełnić ścianę o belki. Dalsze prace polegały na wyczyszczeniu ramy tak, aby można było ją w prawidłowy sposób zaolejować i żeby nic nie stanowiło przeszkody przy wchłanianiu oleju. Dobrym narzędziem do tego typu prac jest szczotka druciana, która doskonale ściąga farbę, która pierwotnie była na czyszczonej powierzchni, a tutaj efekt przed olejowaniem. I samo olejowanie tutaj w przyspieszonym tempie, bo jest to praca żmudna i wymagająca dużo cierpliwości i skrupulatności. Tutaj już prace przeniosły się do drugiego pomieszczenia. Na razie wyrywane zostały stare ramy okienne. Niestety nie dało się ich odzyskać. Drewno było bardzo zeschnięte i pękało przy najdrobniejszej próbie jego odseparowania. I skarby, które udało się znaleźć pod. A w tym miejscu już końcowy efekt po ściągnięciu ram i po podwójnym olejowaniu. I tutaj drugie pomieszczenie, całe po zaolejowaniu ścian, otworów okiennych oraz otworu drzwiowego. Cały proces powtarzamy w ostatnim pomieszczeniu. Najpierw okno, ściany i przygotowanie pod wprawienie nowych drzwi. Co prawda film dotyczy olejowania wnętrza domu, natomiast konstrukcja, do której będą przytwierdzone okna, również wymaga zaolejowania od zewnątrz. I tutaj w przyspieszonym tempie najpierw sam proces, a potem jego efekt. Sam budynek jest bardzo stary, dlatego po zaolejowaniu wnętrza oraz wszystkich elementów, czyli otworów drzwiowych i okiennych, przeszliśmy do uszczelnienia za pomocą piany szczelin między belkami. Belki są stare, więc takie szczeliny mogłyby się pojawić, a na późniejszym etapie byłoby to znacznie trudniej. Tutaj już efekt pierwszego uszczelniania. W
na tym jednym uszczelnieniu mogliśmy poprzestać. Zdarzały się drobne, małe miejsca, w których należało tylko uzupełnić uszczelnienie. Tutaj, jak widzicie, postanowiliśmy wzmocnić konstrukcję, a tak prezentuje się efekt końcowy już po olejowaniu, uszczelnieniu i wzmocnieniu konstrukcji. Gdy film jest montowany, uzupełnione już zostały braki w belkach, w ściankach działowych między pomieszczeniami. W ostatnim pomieszczeniu musimy dolać tylko resztę podłogi pod łazienkę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo sugestie, to piszcie je proszę w komentarzach. Postaramy się odpisać jak najszybciej się da. Pozdrawiamy, do zobaczenia.